No, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga PoczyRytm.pl, gdzie pokazuję jak skutecznie zacząć grę na perkusji. No i dzisiaj jak widzisz taki dość ciekawy temat, yy, czyli właśnie kiedy warto rozważyć dołączenie do zespołu muzycznego jako perkusista. No i tutaj myślę, że na samym starcie warto wspomnieć coś takiego, że yy, być może to dla kogoś będzie zaskoczenie, być może to nie będzie zaskoczenie, ale od razu to powiem. To nie jest tak, że mam jakieś super, nie wiadomo jak wielkie doświadczenie, w grze w zespole, że tam grałem na jakimś polendroku czy tam coś w tym stylu. Nie, natomiast właśnie dzięki temu, że gram w zespole w zasadzie od stosunkowo niedawna, Wydaje, wydaje mi się, że mam coś na ten temat do powiedzenia, ze względu na takie świeże podejście do tego typu rzeczy. Ale może zacznijmy od początku. Czyli dokładnie 10 lat temu, no tak jakoś wyszło, miałem okazję dołączyć do mojego pierwszego zespołu muzycznego. Miałem wtedy 17 lat, no i w tym wieku wszyscy znajomi albo pykali w gry na konsoli, albo grali gdzieś tam na boisku w piłkę nożną mnie. Chyba takie, myślę, że się zgodzisz, takie dwa najbardziej popularne hobby w tym okresie. No i z tego powodu właśnie czułem się tak trochę, można powiedzieć, nawet prestiżowo w końcu robię coś innego od wszystkich wokół taki ze mnie muzyk. Wtedy mój staż za perkusją wynosił jakieś półtorej roku. No i zanim zakończyłem edukację u swojego nauczyciela, usłyszałem od niego jedną, no dziś w sumie taką dość logiczną rzecz. Znajdź muzyków lepszych od siebie, a nauczysz się najwięcej. No i w tym wieku, z takim stażem, taki muzyk, taki muzyk lepszy ode mnie, znalazłby się pewnie w pierwszym lepszym pubie. Pytanie tylko, czy chciałbym mnie przyjąć. No więc zaczęliśmy tworzyć zespół w gronie rówieśników tak mniej więcej rówieśników. Znalazłem ciekawe ogłoszenie, poszukiwany perkusista, zadzwoniłem, spotkaliśmy się w kawiarni i cyk był zespół, nie po temacie. Nie wiedziałem, czy będę umiał grać z innymi, no ale wiedziałem, że chciałbym z kimś grać, że wiedziałem, że będzie to jakaś ciekawa przygoda, no nie. Też to było coś takiego, że umiałem już grać z jakimiś podkładami, z jakimiś piosenkami, więc radziłem sobie z tym, wydaje mi się całkiem nieźle. No i wiedziałem też, że technicznie już coś tam za tą perkusją umiem, nie? Chodzi o to, że w trakcie lekcji, na które uczęszczałem, bardzo mocno, bardzo mocną uwagę przykuwaliśmy do właśnie techniki gry na werblu, do takich właśnie technicznych aspektów. Tak naprawdę z samej gry na zestawie nie było aż tak dużo, ale z perspektywy czasu na pewno to bardzo, bardzo doceniam. No i co, zrobiliśmy parę kawałków, było fajnie, czas mijał, zespół się rozpadł. No i długo, długo nic. Jednak rok temu ponownie podjąłem decyzję, że chcę wrócić do grania w zespole. I teraz zauważysz, jaka różnica w czasie w ogóle, nie? Wtedy grałem półtorej roku na zestawie. Dzisiaj gram już, no, 11 lat, nie? Ale w ten sposób udało mi się dołączyć do zespołu Stone River. Tutaj taka ciekawostka, w Stone River grała kiedyś Ania Tkaczek, być może kojarzysz, być może nie kojarzysz, ale na pewno też warto zdecydowanie zwrócić uwagę na tą perkusistkę. W tym momencie gra w zespole Lady Killer, także no, polecam sobie znaleźć. No i jako, że gram teraz w zespole oraz prowadzę również lekcje perkusyjne, czasami wiadomo, pytają pytania. W którym momencie warto myśleć o graniu w zespole? No i o tym będzie dzisiejszy wpis. Także po takim przydługawym wstępie przyszykuj sobie dobrą kawusę. No i zaczynamy temat. Także na początku warto odpowiedzieć sobie, czy umiesz podstawowe rytmy i przejścia. No. Taka rzecz chyba dość oczywista, nie? Nie wyruszysz w samochodową podróż po Europie bez umiejętności prowadzenia samochodu. No jest to logiczne, nie? Sprecyzujmy temat. Co to znaczy umieć podstawowe rytmy i przejścia? W temacie rytmów, no wiesz, pewnie, tak, tak, tak podejrzewam, że większość utworów tworzy się na cztery, ewentualnie na trzy. No jeśli ewentualnie nie wiesz, no to no tutaj na pewno bym się zastanowił jeszcze nad grą w zespole, to raczej jeszcze nie jest ten etap, podejrzewam. Natomiast jeżeli to wiesz, no to jest już to na pewno jakiś krok w dobrą stronę, nie? I zanim dołączysz do zespołu, zrób jedną rzecz. Upewnij się, że umiesz zagrać klasyczny, prosty ósemkowy bit. Czyli stopa, werbel, stopa, werbel pomiędzy hi-hat i tego typu rzeczy, nie? Następnie miej pewność, że potrafisz swobodnie operować stopą całkiem sporo rytmów perkusyjnych, to po prostu ósemki na hi-hecie, werbel na 2 i 4 no Oraz jakieś tam działania, jakieś kombinacje stopą, nie? Możesz też skorzystać z takiego, ja to nazwałem taki bezperkusyjny, trening perkusyjny, nie? Chodzi o to, że pokazałem niedawno pięć prostych rytmów perkusyjnych, których możesz się nauczyć w zasadzie nawet na kolanach, a jest to już, na, jest to już jakiś taki krok w dobrą stronę, taki na start, nie? Także polecam, to jest w linku w tym pod, 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 link, w linkiem pod tym podcastem, także możesz sobie sprawdzić. Polecam. No i dalszy temat to przejścia, czyli jeżeli umiesz zagrać nawet jakieś proste przejście, 4 uderzenia w werbel i tyle, to już coś możesz z tym zrobić. Z biegiem czasu będziesz czuć muzykę nieco lepiej, usłyszysz, że pomiędzy zwrotką a refrenem warto dodać jakieś uderzenie w jakiś inny element, w jakiś tomtom -tom czy coś, usłyszysz, że pomiędzy bridge'em a solówką warto zrobić może jakieś czasem dłuższe przejście, jednak gdy grasz w zespole, najważniejszą rzeczą jest trzymanie groove'u, przejścia czy inne zagrywki zawsze możesz dopieścić w trakcie. I tutaj nawet podzielę się z Tobą takim małym tipem, a propos tego jak komponujemy utwory w ramach zespołu Stone River, to mam coś takiego osobiście, że na początku, gdy coś gramy, to w ogóle żadnych przejść nie robię, staram się wyczuć mniej więcej ten kawałek, ten numer, i dostosować do tego jakiś ciekawy groove, później w głowie pojawia się jakieś ciekawe przejście, które można w danym momencie jakoś tam zastosować. Natomiast na samym początku, jak najbardziej polecam grać samymi z samymi jakimiś rytmami. Naprawdę bardzo fajnie to działa. No więc mamy taki pierwszy temat załatwiony. Umiesz podstawowe rytmy i przejścia. Co dalej? Czy umiesz zrobić jakąś taką małą, prostą improwizację? Czyli znasz to, nie? Chwalisz się rodzinie, że umiesz grać na perkusji, no i rodzina mówi to zagraj coś na perkusji, nie? No i pytanie, co zagrasz? I teraz jeśli potrafisz usiąść za perkusją i coś zagrać spontanicznie, tak po prostu warto rozważyć grę w zespole. W trakcie takiej gry zaczynasz sobie jakąś muzykę tak przynajmniej wyobrażać. Na początek to wystarczy. Warto też udzielić sobie nieco takiej chłodnej samokrytyki, czyli nagraj swoją grę i oceń. Co fajnie działa, co może wymagałoby poprawy. Pamiętaj, że zaangażowanie jako muzyk to regularne próby, a próby to już nie jest czas na ćwiczenia perkusyjne. Podczas próby twoim punktem skupienia będzie wykorzystywanie już zdobytych umiejętności jako zespół. No i kolejny aspekt to jest pytanie, właśnie czy sprzęt stanowi dla ciebie jakiś problem. Chodzi o taką logistykę, ponieważ gra w zespole wymaga pewnej logistyki. Jeśli mieszkasz w średnim albo dużym mieście, raczej nie będziesz mieć z tym problemu. Możecie wynająć z zespołem jakąś salę prób, ćwiczyć o konkretnych porach. Można się zapisać na jakiś stały termin w konkretnym miejscu. No, jak się pewnie domyślasz i pewnie to doskonale wiesz, perkusja najmobilniejszym instrumentem nie jest. No z tego powodu trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Czyli na przykład, czy gramy u mnie, czy gramy w jakimś innym miejscu, czy na swoim sprzęcie, czy na czyimś sprzęcie, no bo raczej nie będziesz co tydzień woził perkusji na próbę, nie? Masz tu kilka opcji. No własna salka, jeżeli masz taką opcję, to w ogóle świetnie. Salka do wynajęcia na godziny, bardzo popularny temat właśnie w średnich, dużych miastach jak najbardziej. E, jakieś pomieszczenia wynajmowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, tutaj można naprawdę się zaskoczyć, e, możesz wejść sobie na stronę jakiejś spółdzielni, sprawdzić czy mają jakieś po prostu wolne takie przestrzenie, no mówię, można się zaskoczyć. E, oraz na przykład jakieś domy kultury, warto zrobić dobry research. Fajne pomieszczenie dla zespołu, pomaga po prostu w wielu życiach, w wielu, wielu rzeczach, w codziennym takim życiu zespołu, nie? No i dalej pytanie, czy radzisz sobie technicznie? Nie musisz być oczywiście drugim Tomasem Langiem, aby grać w zespole. Chodzi o takie podstawowe zagadnienia techniczne. Czyli warto mieć w małym palcu podział rytmiczny, tak, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki, trzydziestki, dwójki, po prostu wiedzieć co to jest, jak to grać i tak dalej. Z rudymentów polecam na pewno nauczyć się solidnie i konkretnie grać jedynki i dwójki. Kiepska technika spowoduje, że po prostu muzyka będzie kulawa. Wśród muzyków jest takie dość ciekawe powiedzenie, że nie ma złych zespołów, są źli perkusiści. No, tak osobiście myślę, że to jest duże uproszczenie, bo to trochę brzmi tak, jakby gitarzysta nie musiał się starać w ogóle, ale na pewno dobitnie to pokazuje, że słabo brzmiący perkusista spowoduje słabe brzmienie całego zespołu. No i tak jak najbardziej często jest, nie? Być może sobie teraz jednak pomyślisz, no dobra, bez przesady, mamy jakiś ACDC, przecież ACDC to jest prosta muzyka, nie ma w niej jakiejś tam, nie wiadomo, jakiejś super, techni super techniki, nie? No i uważaj na to, sporo osób właśnie tak myśli, jednak ja osobiście się z tym nie zgodzę. Zobacz, ciężko znaleźć na YouTubie porządne wykonanie utworów ACDC, czy nawet im podobnych. Zresztą nawet widziałem niedawno taki film instruktażowy, właśnie e, taki roz, roz, e, tam twórca rozbijał e, właśnie muzykę ACDC na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o grę perkusji. No i okazuje się, że jest tam kilka elementów, na które trzeba położyć nacisk. I tutaj zauważ, że tu nawet nie chodzi o covery perkusyjne jako takie, ale też często tak jakby takich full band cover, nie? Kowery całych zespołów. Na pewno nie jest to łatwe, wbrew pozorom, nie? I często muzyka ta prosta z perspektywy słuchacza wygląda, jakby na prostą, nie? Natomiast ona jest bardzo pozornie prosta. Ponieważ na tą prostą w cudzysłowie muzykę wpływa wiele również prostych elementów, ale to się wszystko składa w jedną jakąś taką całość i trzeba to zagrać niesamowicie dokładnie, żeby to było po prostu skuteczne. No i teraz dalej. Perkusista kiss Eric Singer. Przyuważono go kiedyś na, na, na tym, że na werblu jest tylko jedna małe, mała kropeczka od uderzeń pałkami. Nie? Czyli zauważ jaka chirurgiczna precyzja Gdybyś poszedł, poszła sobie teraz na jakąś salkę właśnie taką na godzinę czy coś To bardzo często można tam zauważyć dosłownie cały szary czy tam czarny wręcz naciąg od uderzeń W zasadzie po całej powierzchni, nie? A tutaj widzisz, perkusista Kiss Kiss niby bardzo prosta muzyka, nie? Ale zobacz jaka precyzja, snajperska wręcz, nie? Niedawno sam byłem na koncercie Artura Rojka Gra u niego świetny bębniarz Marcin Łanowski, bardzo wykształcony i sprawny technicznie muzyk. No, i co ciekawe, gra bardzo proste partie. No, ale właśnie wgniotło mnie w ziemię, jak to po prostu brzmi. Jakiś świadomy dobór instrumentów na jakieś tam okazje, nie? Tam nie ma w ogóle mowy o jakichś takich szpanerskich zagrywkach, nie? I działa to po prostu świetnie. Więc ta technika jest ważna, i jeżeli widzisz, że masz tę technikę nieco do poprawy, do, do, do wyszlifowania, to koniecznie sobie wejdź na stronę poczuwrytm.pl/łamane na technika. Dałem tam taki dość ciekawy bonus, materiał. 10 perkusyjnych umiejętności technicznych, i jak je rozwijać. Może się zupełnie bezpłatnie sobie pobrać. I tam właśnie rozbijam na czynniki pierwsze, te. Te, te, takie tematy, które powinien opanować skuteczny perkusista, przynajmniej tak na samym początku. Także polecam Ci serdecznie wpoczujrytm.pl/łamane na technika. Jest to też w linku pod tym podcastem. Także temat te techniki mamy załatwiony I, i idźmy dalej. Czy radzisz sobie dobrze z podkładami? Może grasz covery, może pobierasz jakieś gotowe podkłady, a może korzystasz z jakichś lupów. To wszystko są bardzo dobre praktyki. dadzą ci bardzo fajny start jako muzyk. Pozwalają one też zauważyć takie pewne perkusyjne zachowania, na które czasem na początku się nie zwraca uwagi. Czyli na przykład, kiedy zacząć otwierać hi-hat przed refrenem, nie? Kiedy grać ciszej, kiedy głośniej? Kiedy bardziej pasuje hi-hat, a kiedy ride? Kiedy pasuje werbel na 2 i 4, a kiedy go może warto przesunąć? Kiedy jest miejsce na jakieś długie przejście, a kiedy na krótkie, a czasami może jest moment, że w ogóle tego przejścia nie powinno być. Można tak naprawdę bez końca wymieniać. Więc jeżeli grasz z gotową muzyką, to świetnie. Wejdź teraz sobie na kolejny poziom i zacznij to nagrywać. To, co już wspomniałem. I ponownie włącz wtedy nieco większą samokrytykę. Co pasuje, co nie pasuje. Czy wszystko gram w punkt? Jeśli twoja gra jest w porządku, rozważ grę w zespole. I teraz zauważ, że użyłem takiego słowa jak w porządku. Bo to dokładnie tyle wystarczy. Twoja gra nie ma być jakoś wybitna, rewelacyjna. Na takie rzeczy naprawdę przyjdzie czas. Natomiast nie musisz być z niej jakoś super dumny czy dumna. Nie wpadnij w tę pułapkę z, takiej, z drugiej strony. To, to jeszcze nie teraz, bo jestem za słaby czy za słaba. Perfekcjonizm to największy zabójca odważnych decyzji, więc postaraj się to zbalansować. I ja wiem, to nie jest często łatwe. Natomiast chodzi o to, żeby próbować. W pewnym momencie złapiesz ten balas, balans. Po prostu wyczujesz, co, co Ci idzie dobrze, co Ci idzie, idzie gorzej, ale mimo wszystko będziesz mieć tą możliwość pchania tego wszystkiego do przodu. Także mamy ten temat i kolejny pytanie, czy chcesz wejść na nowy poziom gry? I szczególnie chodzi tutaj o poziom pewności siebie za perkusją. Pewność siebie to taka jednocześnie większa chęć odkrywania. Ja wyróżniam tutaj kilka poziomów per, takiej muzy, perkusy, perkusyjnej pewności siebie, czy wręcz może muzycznej pewności siebie. Czyli pierwszy taki poziom może być to, że taki muzyk gra z pewnością samemu w swojej salce, w komfortowym środowisku, w komfortowym towarzystwie, no i w pewnym momencie może podjąć decyzję, że ok, teraz chcę wejść na nowy poziom pewności siebie. A więc zacznę grać z innymi osobami, z muzykami, w sali prób. Nie? Na początku jest dość niepewnie, no ale z czasem, po, po iluś tych próbach, ta pewność przychodzi. I wtedy taki zespół może podjąć decyzję, że chce wejść na kolejny poziom czyli grać pewnie z innymi przed innymi no czyli koncerty, występy i tego typu rzeczy, prawda? Czyli oprócz pewności siebie, zaczniesz zauważać w tym momencie takie pewne ciekawe perkusyjne schematy. Prawdopodobnie nie zauważyłbyś ich prze, jakby bez tego, nie? W końcu podkłady czy covery wszystkiego Cię jednak nie nauczą. Gdy zaczynasz tworzyć muzykę, zaczynasz myśleć, co serio pasuje, a co nie pasuje. I to bardzo ważny moment. Bardzo łatwo znaleźć na YouTubie perkusistów, ja to nazywam takich kaskaderów, grają karkołomne, takie seksowne zagrywki do wspomnianego ACDC, że się, że się tak uczepie. W zespole jednak takie rzeczy rzadko przejdą, bo skuteczny muzyk, muzyk musi trafnie ocenić, kiedy ma być tłem, kiedy ma pozwolić wybrzmieć czy wręcz błyszczeć innym, a kiedy jest te, ta sekunda dwie, kiedy faktycznie ten pazur może pokazać. No, i miałem e, o, okazję jakiś czas temu mieć taką osobistą lekcję z Michałem Dimonem Jostrzębskim, nie? E, wcześniej Laocze. No teraz Laocze zawiesiło działalność, więc ubolewam <laughs> przez to. W tym momencie e, projekt Polskie Znaki oraz Monofon. Bardzo dobry, skuteczny bębniarz, który porównał szpanerskie zagrywki do przeklinania. I to jest ciekawe porównanie. Już tłumaczę. Każdy z nas zna kogoś, kto przeklina non-stop. Nie ty, nie ja. Ale znamy takich, nie? Gdy taka osoba klnie co drugie słowo, to nikt w pewnym momencie nie zwraca na to uwagi. To po prostu zaczyna tracić swoją moc. I bardzo podobnie jest właśnie z takimi szpanerskimi zagrywkami. Ale co pewne znasz osoby, która nigdy nie przeklina. Jednak gdy się to faktycznie wydarzy, pół rzuca wszystko, żeby zoba zobaczyć, co się stało, bo coś się musiało stać. No ej, on nigdy nie przeklina, a teraz poszło takie soczyste, nie? I podobnie jest z komponowaniem perkusji w muzyce. Czyli zacznij grać co trzeba, co pasuje. Znajdź ten jeden mikro moment na wybrzmienie perkusji. I to wcale też nie w każdej piosence, nie? To może być jedna piosenka na 10 załóżmy, gdzie faktycznie ta perkusja może gdzieś tam ten pazur czasem pokazać, nie? Ale gdy to się stanie, niech słuchacze serio mają ciarki, nie? Także to mamy z głowy, jeżeli chodzi o, 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 o temat takiego nowego poziomu pewności siebie za perkusją. No i dalej, kolejny punkt. Potrzeba nowych znajomości. Chyba ci nie muszę jakoś specjalnie udowadniać, że posiadanie znajomych w obrębie jednej konkretnej pasji to prawdziwy odjazd. Przyznam ci się też do jednej rzeczy. Nie przepadam za wędkowaniem. Teraz wędkarzem mnie zlinczują. Ale byłem raz w towarzystwie dwóch wędkarzy. Pewnie się domyślasz, że mogli rozmawiać o tych wędkach, haczykach, spławikach, szczupakach itd. godzinami. I ja tego nie rozumiem. Chociaż oczywiście, szanuję, bardzo szanuję. Tak samo oni nie muszą rozumieć rozmów pomiędzy dwoma perkusistami, czy nawet po prostu dwoma muzykami. No ale to poczucie przynależności do jakiejś konkretnej grupy jest dla wielu bardzo ważne, wręcz terapeutyczne. Podobno jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi najczęściej spędzamy czas. I jeśli wśród tych osób masz przynajmniej jednego muzyka. Możesz mieć, możesz mieć pewność, że będziesz rozwijać się w znacznie, znacznie szybciej i w znacznie przyjemniejszy sposób. Gdy jeszcze rok temu pracowałem na etacie, taka historia, taka dygresja, miałem taki cięższy dzień w pracy, a po pracy mieliśmy umówioną próbę. No i domyślasz się pewnie, że nie chciało mi się na nią iść. No wiadomo, ciężki dzień, no to chce się najchętniej wrócić do domu i sobie trochę ponarzekać. Nie? Jak najbardziej ludzkie za zachowanie, tak uważam, nie? No jednak mimo wszystko idziesz na tę salkę, grasz, ćwiczysz te utwory i nagle się okazuje, że umysł nie ma czasu zastanawiać się nad jakimś kiepskim dniem. Jest tu i teraz, jest skupienie. Wracasz do domu styrany, ale szczęśliwy. I teraz ta sytuacja jest, ta sytuacja jest taka niezrozumiała dla wielu osób. Nie mam czasu robić tego czy tamtego, bo mam ps, pracę, psa, kota, jaszczurkę, cokolwiek. Te osoby boją się zmęczyć i często to tłumaczą taką ciekawą ideą popularną dziś: work-life balance. Nie? Był, był work, to teraz jest life. W ich rozumieniu, life to położenie się na kanapie z chipsami. Ja naprawdę tego nie chcę oceniać, ale dobrze wiemy, że, że wiele jest takich osób. Nie? I tak jak mówię, nie oceniam tego, natomiast w moim rozumieniu, life to spełnianie marzeń, pomimo że jest ciężko, bo gdy jest ciężko, to wiesz, że jest coś do osiągnięcia. I gdybym, to, to wszystko dotyczyło teraz własnej sesji ćwiczeń, nie? Miałem ciężki dzień w pracy, dobra, i teraz ma, e, powiedziałem sobie, że po pracy pójdę poćwiczyć tam na padzie, czy, czy coś tam, nie? Zauważ, jak łatwo by było odpuścić. Jednak kiedy wiesz, że jesteś częścią grupy, no przyzwoitość nie pozwala ci powiedzieć, grajcie sobie sami, bo się zmęczyłem w pracy. No, czy to trochę nie brzmi tak luzersko, że tak to, że tak to nazwę? Ciekawe przysłowie afrykańskie. Samemu idzie się szybciej. Ale razem dociera się dalej. No i kolejny punkt. A propos głodu tworzenia. Bardzo lubię słowo twórca. Wydaje się to słowo takie dość prestiżowe, takie mam, mam wrażenie, nie? To taki w ogóle ciekawy paradoks. Przecież w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zostać twórcą czegokolwiek. Dużo łatwiej niż 50, 100, 200 lat temu. A jednak wciąż nie jest to dla każdego, nie? Wręcz bym powiedział, że jest to dalej dla mniejszości. Jednak jeżeli masz głód tworzenia, gra w zespole jest do tego naprawdę świetną opcją. Nie musisz tu przecież umieć wszystkiego. Masz jakąś rolę do spełnienia i tyle, nie? Sam mam takie małe marzonko, aby kiedyś zupełnie samemu stworzyć jakiś utwór od zera, totalnie, żebym był odpowiedzialny za każdą najmniejszą nutę w tym, w tym, w tym numerze, w tym utworze. No tylko poza perkusją w tym momencie nie gram na żadnych instrumentach, nie umiem po prostu, więc jak się domyślasz, byłoby to w tym momencie dość trudne. Grając w zespole możesz korzystać z umiejętności innych. Każdy dokłada swoją cegiełkę, w międzyczasie uczysz się pewnych podstaw tworzenia, znajdujesz jakieś ciekawe schematy, patrzysz na perkusję pod nieco innym kątem, ponieważ przestajesz grać w takim sensie, że odgrywać coś, a zaczynasz coś komponować, a więc tworzyć. No i tak słowem podsumowania. Wejście z perkusyjnej jaskini i rozpoczęcie przygody, jako taki pełnoprawny muzyk, można powiedzieć, to świetne doświadczenie. I na pewnym etapie warto to przeżyć. Jednak nie porywaj się z motyką na słońce. Upewnij się, że masz pod tymi łapkami to przynajmniej niezbędne minimum. Ćwiczenia indywidualne, a ćwiczenia z zespołem, to jest naprawdę ogromna różnica, a przynajmniej powinno być ogromną różnicą. Próba to nie czas na dopracowywanie własnych umiejętności. To czas, kiedy Twoje umiejętności aktualne zderzają się z żywą muzyką. I to na muzyce warto się wtedy skoncentrować. Kiedy dołączysz do zespołu, przestajesz być odtwórcą, a zaczynasz być twórcą. Więc jeśli wiesz, że czegoś ci jeszcze brakuje, być może właśnie tej techniki, jeszcze raz naprawdę gorąco polecę ci wejść na stronę PoczyRytyn.pl, łamane na technika. Wejść tam, odebrać bezpłatny materiał. 10 perkusyjnych umiejętności technicznych i jak je rozwijać. Jest to e-book, jest to audiobook. Specjalnie to stworzyłem pod tym kątem, że jeśli chcesz to przeczytać, to to przeczytaj, jeśli chcesz to przesłuchać, to to przesłuchaj. Niech ci to po prostu dobrze służy. I jak to jest u ciebie? Czy chcesz dołączyć do zespołu? Może jest to jakieś twoje marzenie mniejsze, większe? Może chciałbyś stworzyć zespół od zera? A może już w tym momencie grasz w, grasz w jakimś zespole? Jak to jest u ciebie? To był Marcin Dubowski, blog Poczujrytm.pl. Perkusyjnego osiągania. Do zobaczenia!